Cześć, witajcie w kolejnym odcinku naszego vloga. Hej, miło nam, że towarzyszycie nam w naszej przygodzie i w objazdówkach po województwie łódzkim. Dzisiaj ponownie jesteśmy sami, bez dzieci. Ale na pewno obejrzą ten odcinek i zobaczą, co przegapiły. Na warsztat bierzemy powiat sieradzki. I tak się składa, że jesteśmy w Sieradzu. Sieradz jest miastem położonym nad Wartą, na nizinie południowo-wschodniej. Dawniej był miastem królewskim korony Królestwa Polskiego, a pierwsza wzmianka o Sieradzu pochodzi z Bulli Gnieźnieńskiej z 1136 roku. Obecnie Sieradz zamieszkuje nieco ponad 40 tysięcy mieszkańców, a samo miasto rozwija się w szybkim tempie. Pokażemy wam dzisiaj kilka ciekawych miejsc. Chodźcie z nami. Jesteśmy w Miejskiej Bibliotece przy ulicy Polnej 36A, która przeszła niezłą metamorfozę dzięki wsparciu funduszy europejskich. Jeszcze do niedawna na bibliotekę składał się budynek piętrowy, można powiedzieć jednorodzinny dom mieszkalny zaadaptowany na potrzeby założenia biblioteki. I chociaż cel został osiągnięty, bo była biblioteka i były też książki, to jednak budynek nie był dostępny dla wszystkich. Ciasne korytarze i kręte schody uniemożliwiały swobodne poruszanie się osobom starszym czy z niepełnosprawnościami. Dziś jest inaczej. Unijne fundusze oraz pomoc z Urzędu Marszałkowskiego i Urzędu Miasta sprawiły, że powierzchnia użytkowa placówki zwiększyła się aż trzykrotnie. Dobudowana została część południowo-wschodnia. Powstała nowa przeszklona klatka schodowa oraz szyb windy. Piwnice pod całym budynkiem zaczęły pełnić funkcję magazynów. Na parterze powstała przestronna wypożyczalnia, a na piętrze komfortowa czytelnia, która mieści dwa razy więcej osób niż wcześniej. Teraz wszyscy ci, którzy kochają czytać, mogą tu przyjść, wybrać odpowiedni dla siebie tytuł i odpocząć. Dzięki przebudowie powstała także przestrzeń dla osób mających trudności w poruszaniu lub poruszających się na wózkach. W czytelni znajdziecie także multilektor Sara, czyli urządzenie, które czyta książki na głos. Oraz notatnik brajlowski, wyposażony w klawiaturę brajlowską i syntezator mowy. A skoro mowa o nowoczesnych sprzętach, to biblioteka posiada także drukarkę brajlowską Columbia, która tłumaczy tekst na język brajlowski, a następnie przekształca grafikę na formę dotykową. Jest też katalog komputerowy. W końcu mamy XXI wiek. Klik i sprawdzam dostępność książki. Zawsze też możemy udać się do osoby pracującej w bibliotece, jeśli ktoś woli kontakt z żywym człowiekiem. Biblioteka publiczna w Sieradzu została również zaopatrzona w tak zwaną wrzutnię, czyli urządzenie znajdujące się na schodach przed budynkiem, do którego możemy wrzucić wypożyczone książki, jeśli nie zdążyliśmy ich oddać w godzinach pracy biblioteki. To idealne rozwiązanie dla naszych wiecznie spóźniających się dzieci. A skoro o dzieciach mowa, to biblioteka w Sieradzu jest świetnie dostosowana do ich potrzeb. W czytelni stworzonej dzięki funduszom europejskim mogą odbywać się zajęcia w grupie. Jest też sprzęt audiowizualny, z którego można korzystać podczas zajęć czy spotkań z autorami książek. A biblioteka posiada także szeroką ofertę dla dorosłych i seniorów. Jeśli szukacie danego tytułu, to jest tutaj prawie 30 tysięcy książek. Duże prawdopodobieństwo, że znajdziecie. Znajdziecie tu także czasopisma, takie jak Dziennik Łódzki czy Nad Wartą. Przebudowa biblioteki oraz jej unowocześnienie umożliwiają prowadzenie działań edukacyjnych. W placówce zorganizowano na przykład kurs komputerowy dla seniorów, który cieszył się niezłą popularnością. A wszyscy ci, którzy lubią rozmawiać o książkach, mogą wziąć udział w spotkaniach dyskusyjnego klubu książki lub w warsztatach czy wykładach prowadzonych w ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Jak widzicie, przebudowa biblioteki w Sieradzu to nie tylko nowe miejsce dla książek, ale przede wszystkim dla ludzi. Przenieśliśmy się do Amisiowej Krainy, czyli żłobka i przedszkola znajdującego się na ulicy Warszawskiej 11 w Sieradzu. Jesteśmy tutaj nie bez powodu, ponieważ Amisiowa Kraina również została dofinansowana funduszami europejskimi.
Dzięki dofinansowaniu udało się utworzyć żłobek zgodny z ustawą o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3. Korzystają na tym nie tylko maluszki, ale również dorośli, bo nowa placówka to nowe miejsca pracy. Oraz możliwość powrotu na rynek pracy dla rodziców. Budynek, w którym znajduje się Amisiowa Kraina Dziecka, został zaadaptowany na potrzeby żłobka oraz szczegółowo wyposażony. Dzieci mogą skorzystać z 6 zajęć dodatkowych, takich jak gimnastyka, dogoterapia, rytmika, sensoplastyka, zajęcia z snuzelen, a także zajęcia z języka angielskiego. Wszystkie odbywają się w wyposażonych salach. O prawidłowy rozwój mowy dba logopeda, a o dobre samopoczucie maluszków – psycholog. Amisiowa Kraina Dziecka to także placówka integracyjna, do której uczęszczają bądź mogą uczęszczać dzieci z niepełnosprawnościami. I właśnie takich placówek nam potrzeba. Kolorowych, dostosowanych do potrzeb dzieci oraz bezpiecznych. Niedaleko Sieradza znajduje się zespół klasztorny Bernardynów. Będąc w pobliżu, warto się tam wybrać. Jego dofinansowanie wyniosło 4 miliony złotych. Zespół klasztorny zajmuje dwie duże działki na południowy wschód od Warckiego Rynku. Klasztor przylega do kościoła od południa, całość otacza park. Obiekt gotycki, znacznie przekształcony, zbarokizowany, z elementami stylu późno-renesansowego. Tradycją zespołu klasztornego jest szopka bożonarodzeniowa. Mieszkańcy co roku przychodzą podziwiać jej piękno. Co ciekawe, szopka co roku zmienia swój wygląd. Koniecznie musicie się tutaj wybrać. Obiekt dostępny jest przez cały rok z możliwością zwiedzania po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym lub w przerwach między uroczystościami religijnymi. Na dziś to tyle. Sporo miejsc zwiedziliśmy. Mamy nadzieję, że się dużo od nas dowiedzieliście. Żegnamy już powiat sieradzki i zapraszamy Was do kolejnego odcinka naszego vloga. Do zobaczenia. Cześć! Cześć.